Dobry wieczór, witam Was wszystkich serdecznie ponownie, ponieważ nie wiem, czy teraz też nie będzie chodziło, przedtem nie chodziło ten live, coś nie szedł, bo internet mi zacinało, ale omawiałam i będę od nowa, czyli tamten usunę, będę od nowa mówić, proszę Państwa, o jak robimy syrop z sosny, wyciągi z pąków, czyli z tych pąków, ja tutaj utrąciłam, już pokazałam Państwu tutaj, jak utrącamy, odłamujemy tak, o proszę Państwa, tak, one się nam odłamią, bo się łamią, zbieramy końcem maja, są najlepsze, najwięcej mają soku, później, bo ja, to jest leśna sosna, tak, ja później kroję takie centymetry, może na mniejsze kawałeczki i robię tak, proszę Państwa, układam w słoiku takim litrowym, dajmy na to, i robię tak, pierwszą warstwę zasypuję cukrem, drugą warstwę kładę podwójnie, też zasypuję cukrem na te, trzecią warstwę kładę potrójnie, zasypuję cukrem i daję cytrynę całą, tak, a później już tak dalej do końca i na samym końcu też zasypuję cukrem. Te, proszę Państwa, czyli pąki sosny posiadają dużo flawonoloidów, znajduje się w tych pąkach, gdzie jest wykrztuśne bardzo, bardzo dla naszego organizmu, znaczy się na odporność działa po prostu, na drogi oddechowe, jest bakteriobójczy i co ja jeszcze muszę powiedzieć, bo muszę dokończyć, skoro to wykonanie i taki syrop, tutaj za chwileczkę jeszcze raz powtórzę i później dokończę, jak wykonujemy to do końca, ale na co to jest, na suchy kaszel, na mokry kaszel, mogą go pić dzieci, dzieci piją jedną łyżeczkę na dobę, do herbatki ewentualnie podzieloną na połowę, czyli rano i wieczorem, ale tylko jedną łyżeczkę, dorośli mogą od dwóch do trzech łyżeczek, jeżeli macie uporczywy kaszel i w ogóle czy suchy, czy jakieś flegmy się Wam ciągną, czy macie zapalenie krtani. Czyli jeszcze raz, bierzemy litrowy słoik, narwiemy takich leśnych, bo najlepsze są leśne, proszę Państwa, narwiemy tych pąków, tak powiedziałam, można już po 20 zrywać, no bo one jeszcze tutaj, proszę zobaczyć, mają te koszulki, czyli te koszulki muszą z tego zejść, tak, żeby można zerwać, tak, czyli no nie każda, bo jak jest wczesna, jakaś wcześniejsza sosna, przepraszam, to po prostu już te pąki będzie można za tydzień zrywać, będą najwspanialsze, ale tak pod koniec maja mają najwięcej tego syropu i tak robimy. Układamy na dnie słoja warstwę, zasypujemy łyżką cukru. Drugą, na tym cukrze kładziemy dwie warstwy, zasypujemy łyżką cukru. Na tym, na kładziemy później trzy warstwy, wsypujemy łyżkę cukru i całą cytrynę wciskamy, tak? Żeby nam nie czerniał, żeby był taki fajny i smaku i w ogóle, żeby tak. I do pełna po prostu słoika na końcu zasypujemy cukrem. Czy mamy 7 dni na oknie? Oczywiście począsamy, proszę Państwa, zawsze począsamy, proszę nie zapominać o tym. Ja to już tak mam w głowie, jak robię, że trzeba to zawsze iść tu podlać kwiatki, tam począsnąć tym, tamtym, bo trzeba, znaczy się chodzi o jakieś lekarstwa, czy wykonywane ze ziół, czy coś tego, to już mam to wpojone, że to trzeba tak. No i proszę Państwa, jak już postoi 7 dni, później odcedzamy i wlewamy. Jeżeli mamy szklankę tego syropu, tak, jeżeli jest szklaneczka, to wlewamy pół setki spirytusu. Dlaczego? Dlatego, że to się wyklaruje i jest bakteriobójczy, czyli gdyby, ja mówię, znajdowały się jakieś pestycydy, na pewno nie, ale gdyby, to ten spirytus po pierwsze utrzymuje trwałość, że może to stać rogi więcej, taki syrop, tak, w ciemnym miejscu. Po drugie jest odkażający, po trzecie on tak się wyklaruje, że jego nie będzie znać, ktoś tu powie, dzieciom się nie daje, nieprawda, bo już to po pewnym czasie zrobione zostanie lekarstwo i takie pół setki
rozmieszane na tym spirytusie, na tym, w tym, po prostu w tym syropie, to spełnia te właściwości, o których ja mówię. A taka łyżeczka syropu wzięta do szklanki wody nie ma żadnego śladu, że jest jakiś alkohol, to można nawet takiego syropu się napić i jechać, bo to nie jest tak, jak sobie ktoś myśli, bo jeżeli to jest dłużej, to się wyklaruje, czyli nie będzie to, że to jest spirytus, a tak samo jak spirytus się dodaje do maści z glistnika i ktoś by pomyślał, że ten smalec nie będzie twardy, dodają utwardzacze. Ja nie dodaję. Normalnie dodasz dużo glistnika, czyli jaskółczego ziela, jak robisz, to po prostu jak jest dużo, go dwie łyżki na przykład smalcu czy setka, to daje prawie setkę tak na oko blama spirytusu. I proszę Państwa, pod wpływem może temperatury, że to jest gorące albo coś takiego, nie wiem, coś mnie chyba oblazło pod tą sosną, byłam, no ale nic takiego specjalnego. No to proszę Państwa, to on wyparuje, także że nie przeszkadza, jest na pewno twarde. Ja tą sosnę, jeszcze raz tu patrzę, jest najfajniejsza, kładę ją do flakonika tutaj, proszę Państwa, i stoi mi z tymi kwiatkami, niech sobie stoi, fajnie, tak. A teraz przywitałam Was, chodzi, witamy, właśnie chodzi. Madzia jest chora, pozdrawiamy ją serdecznie i witamy tutaj, stokrotka, szczęść Boże, stokrotka, ja krapałam spirytusem pędy i sypię cukier. No dobrze też, tak. Red 11, co by się podziało z tym live'em? Co to się podziało? Nie wiem. Od rana mi nie chodził internet, coś kręciło, tak? I tu mi mówisz, że nie jestem na łączach, że spróbują coś, dlatego tamtego nie ma. Tu robię nowego, takiego samego, tak? Alicja Lesner, witam Cię serdecznie, Soneczko. Kochana Władziu oraz wszystkich oglądających na czacie. Jolanta Marciniak, witam serdecznie, ja też witam serdecznie. I tak, moje miłe panie, musicie po prostu wykonać sobie. Paulinkę witamy, cześć, pięknie wyglądasz, pozdrawiam z Hiszpanii, witam cię serdecznie, witam panią Litwic w Holandii i wszystkich znajomych. Dorotę Więcek, dobry wieczór, witam Cię Dorota. Tamten live się nie udał, musimy go zlikwidować, po prostu ten filmik, bo na łączach coś źle szło. No i tu już, jak wszystkim mówiłam, pilnujmy, żeby po prostu zrobić ten syrop z właśnie z pąków tej sosny, najlepiej zbierać pod koniec maja, najlepiej to pokroić na takie kawałeczki, nie całe, to jakoś to pokazuje, bo tak to szybko, jak kroić, to Ci szybko wyda ten sok taki. I dlaczego dzieci lubią? Dlatego, że tu jest i cukier, i cytryna, i jest taki słodki, a jest taki przyjemny, taki jakby był taki puszysty, buzi taki miękki. Tak, Marek Dec, witam Cię, co poradzisz na polipa na żołądku. Zadzwoń 8849959, jutro powiem Ci. Dorota Więcek, to ja już syropek mam zrobiony i naleweczkę robię. Widzisz, kochana, posłuchaj się, mówiłam, jak ktoś ma wczesną sosnę, bo są takie i takie, u mnie to tak jak Ci pokazywałam, jeszcze w tych koszulkach jest, tutaj pokazywałam, ściągałam, czyli jeszcze ma, o proszę Dorota, jeszcze ma takie koszulki na sobie i to trzeba ściągać, o, ale to nie, bo to bardzo, bardzo pasowało, żeby te, no jak masz, no to już zrobiłaś, ale najlepsze jest, no, można powiedzieć od końca kwietnia, bo są wcześniejsze, do końca maja można robić, tak, Kacper Osa, witam, Władziu, witam. Cześć Madziu, ktoś tam życzę przyjemnego live'a. No, ja też życzę, może to jakiś kawał powie, to ja powtórzę za Wami. I proszę Państwa, i tutaj chciałam wszystkich pozdrowić w kraju i za granicą. Wszystkich Was pozdrawiam serdecznie, bardzo, bardzo pozdrawiam, a szczególnie te osoby, które wyleczyły się albo podleczyły, czy żywokostem rany, czy leczą opuchlizny, bo powtórzę tutaj dla jednej pani, że żywokostem dla pana można leczyć zwichnięte nogi po urazach, wypadkach, łokieć tenisisty,
Tak już mówiłam, jeżeli ktoś ma wodę w kolanie, to nie ściągać, bo to się będzie później robić ropa i tak dalej. I w ogóle także, że proszę Państwa, jest tak, a nie inaczej. Kacper Osa, co Pani sądzi o partii Razem i Krystynie Pawłowicz? Jolanda Marcinak. Pozdrowienia od mojej siostry Halinki. Będziemy razem robić syrop. Serdecznie także pozdrawiam. Pozdrawiam panią Setę razem z dziećmi. To Katowic jest, no gdzieś tam bliżej Lublina. Zapomniałam już miejscowości. I pozdrawiam sklep Pierniczek i wszystkich pracowników razem z szefową Żeglarska 25 w Toruniu. Tak. Pierniki, pyszne pierniki, jeszcze jak jest taka pogoda, to super się je i człowiek się fajnie czuje i ma uśmiech, jak zje coś słodkiego, prawda? Bo jak jest deszczowa pogoda, to się nic nie chce, masz doła, ale jak po prostu wcinasz czekoladę gorzką albo pierniczki czekoladowe, wszystko jest ok. Graszka, witam Pani Władziu, witam. Może uda mi się zrobić syrop? Dlaczego by się nie udało? Jakub Tomczyk, pozdrowi mnie Pani. Od dzisiaj mam kontuzję. Matko kochana, Panie Jakubie, pozdrawiam serdecznie. Proszę leczyć kontuzję, proszę sobie wyleczyć, poszukać żywokostu, iść jakoś czy kogoś poprosić i proszę sobie wykonać mazidło. Nie na żadnym oleju, tylko na wódce, tak już powtarzałam, i zrobić sobie. A czemu kontuzja, co to się stało, czy to na rowerze się Pan przewrócił, czy co? Kamil Pytlak, witam. Witam, kochana Władziu. Wyglądasz wybornie, jak zawsze. Dziękuję za takie słowa. Pani Badeszko, słyszałam, że Pani Izabel Kisio Skorupka leciała Pani audycja w radiu. O, matko kochana, jakby chciała, żebym nadawała tu z domu, mogę ciągle jej prowadzić jakiś program, ciągle ulepszać. Niech się stara, bardzo serdecznie pozdrawiam Panią Kisię Skorupko, Panią jeszcze Izabelę, Izabel Kisio Skorupka. Nie można zmieniać. Tak, teraz Jakub Jasiek, witam Cię. Co tak późno pytasz, Elifę, tak? No późno. No, czemu miało być wcześniej? No nie mam rady wcześniej, nie muszę się tłumaczyć dlaczego. Na początku, jak wszedłeś na początek albo oglądasz od początku, to mówiłam, że pierwszego live'a zaczęłam i już mi nie chodził internet. Mówili mi, proszę poczekać, ja spróbujemy połączyć. Drugi live włączyłam, no teraz chodzi mi, słyszycie, prawda? Tylko zdjęcie czy czat, nic nie było, tak? Dlatego nadaję drugi raz, tak? Kacper Osa, tylko radio są uparte niestety. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, jakie stacje radiowe. Nic szczegółowego, nic nie wiadomo, nic. No, nic nie wiadomo, nic nie wiadomo. Wiem, nic nie wiadomo. Powiem jedną taką rzecz, że dzisiaj, tak żeście mi wczoraj mówili, Alicja mówi, że jutro będzie lepiej. Zawsze tak jest, tak samo i z chorobami. Proszę się nie martwić, dlatego że miałam tak ciężko, dzisiaj zadzwoniłam, poszukałam numeru, wskoczył mi w Gdańsku, proszę Państwa, ta moja płyta zostanie wydana w Gdańsku, tak, i już posłałam materiały i już ze studia poślą dodatkowo, no, po prostu pozostałą resztę, czyli muzykę z tym wszystkim, tak, ja posłałam wykonany projekt, i już ustaliliśmy cenę i już będę miała do końca maja. Pani Alicja czeka, Lester, wiele osób czeka, więc będziemy śpiewać piękne pieśni. Tak, bo warto je śpiewać. Tylko Kacper Osa, Panią subskrybuje już 5173, duża armia Władeczki już, no tak, no wiem, widziałam,
A, jeszcze chciałam powiedzieć, że już przekroczyło 400 tysięcy, mam talent. No matko kochana, no ładnie oglądają tymi. Witam Pani Władziu, witam wszystkich. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy tu wcześniej byli, którzy złośliwi byli, czy chcą, czy nie, ale pozdrowienia szczere, bo ja nigdy się nie odwracam, tak jak powiedziałam. Wszystkim życzę szczęścia, dużo zdrowia życzę wszystkim także, że bo po co tak się spierać. Tu ktoś mnie pytał tu ktoś pytał mnie, dlaczego o pani Pawłowicz. Nie słuchałam o niej, ale dzisiaj troszeczkę słyszałam, jak się wypowiadali. Proszę Państwa, tutaj muszę napomnieć dość ważną sprawę. Tu chodzi o ZUS. No bo tak często tu żartujemy, ZUS, co mi zrobił. Witaj kochana Kamil Pytrak, witam Cię, witam. Kogo jeszcze tam kochasz, kogo witasz? Osa, to żeście mnie pięknie urządzili. Tak, ale słuchajcie, no bo tak mnie urządzili, przecież kiedy miałam być za 2 godziny? Ja mówię teraz o tym ZUS-ie. No tutaj Kukiz 15 występował w telewizji, któryś tam od nich poseł i opowiadał się, że taki program, projekt zrobili, żeby każdy przedsiębiorstwa odstąpił, może odstąpić od ZUS. Tak, czy tam podobnie jeszcze ten projekt, nie każdy weźmie na swoje barki, tylko nie pomyślał, mówi przedsiębiorstwo, odstąpi, bo po co ma płacić, on może odstąpić całkiem, bo on sobie poradzi, będzie sobie składał gdzieś tam na konto i będzie zawsze przedsiębiorcą i mu nie trzeba będzie renty 1000 zł, ani emerytury, bo do końca mu wystarczy, będzie składał, ale co ten biedny, mały przedsiębiorca lub inny zrobi później, jak ten projekt jest wadliwy, jak ja się słucham, bardzo, bardzo wadliwy, nikt się na to nie zgodzi, pewnie z nikt by ludzi na to nie poszedł, przedsiębiorca może, ale z ludzi nikt. Dlaczego? Dlatego, że nie każdy może sobie odkładać, jak on to mówił, że każdy niech się zabezpiecza sam, czyli nie byłoby emerytur, żeby państwo później wypłacało, że tak jak się teraz wpłaca. Mówi, po co bym miał wpłacać, niech prowadzi działalność gospodarczą, nie musi wpłacać 1000 zł, niech sobie sam zabezpiecza byt, to teraz i później, no proszę państwa. No tak nie może być, bo to całkiem inaczej sprawa się ma, więc żeby ludzi coś tu Kukiz nie wrobił. Przecież on tylko się zna na muzyce. Kacper Osa, panią subskrybuję, już to wiem, Pytlak Witek, kochana. To żeście mi hejka, Paula, hejka, Madzie. Kacper Osa, czy jutro live będzie wcześniej pani Władeczko, na przykład o godzinie 19:20? Może będzie wcześniej. A czemu o 19:20? Co się dzieje? Bo może być. Jak to sobie tak życzycie, to według waszej woli, proszę państwa. I tutaj mówię właśnie, nie byłoby ani emerytur, czyli te projekty Kukiz 15 ma bardzo złe. Trzeba się trzymać dalej. Wszyscy głosujemy za PiS-em. PiS, tylko PiS. Partia Prawo i Sprawiedliwość, czyli tak, i dążenie do celu, wszyscy Polacy, żeby do celu, żeby wszyscy mieli, żeby się uśmiechali, żeby mieli i w portfelu, dążenie do celu, żeby było dużo w portfelu i żeby był uśmiech na twarzy i nie było tych bóli. No słyszałam też, że przymierzają się do wdrożenia coś tam więcej pieniędzy, żeby dać, żeby innowacje jakieś z celu leczenia, mówili tam onkologicznego i innego, ale proszę Państwa, to im daleko, ponieważ dużo tych pieniędzy trzeba by było na doszkalanie, czyli warsztaty tych lekarzy, którzy są obecnie, tych, którzy być może będą wchodzić w stan początkujący, tak, i leczenia ludzi, to ciągle musieliby po prostu przez tych profesorów być uczeni. Nie podoba mi się jedna rzecz, co szuka tu z polityki, powiem, pan T, który jest w Unii Europejskiej i wykłady robi, kto go słucha jeszcze, kto go słucha, tych kłamstw, kto słucha kłamstw. Przecież ludzie widzą, co się dzieje, to ja sobie myślę, jeżeli jeszcze go popiera ktoś z uczelni, jakiś profesor, jak tu czy tam, matko kochana, ludzie pomyślcie, to jak oni te dzieci wychowują, czy tych studentów, to
To matko kochana, to tylko pokiwać ramionami. Gosia Paulina, witam. Czy wie pani, co może być dobre na cystę w kolanie i opuchnięte kolano? No to ja mówiłam. Mazidło takie wykonane, że w okostu 100%, trzeba dosypać złota leczniczego, trzeba przykładać, musi być zrobione super, po prostu, żeby to był taki kolagen, ja już o tym mówiłam, że w okostu musi być utarty na alkoholu i to ci alkohol ci tak zrobi, że nie na żadnym spirytusie, że po prostu nie będziesz miała tej wody, tej cysty. Cysta to nie jest 300. To nie jest cysta, to po prostu ci się robi woda w kolanie, no bo tak to może nazywają. I kolano duże i trzeba od czasu do czasu ściągać. To jest nie bardzo dobre po prostu takie punkcje w kolano. Lepiej sobie bez tego bólu, tej szpili, bijania, bez tego ściągania zniwelować, proszę Państwa, zakładając to mazidło tylko i wyłącznie na noc, bo wpija i to leczy po prostu. Ja podawałam tam, jak się wykonuje, nie to 88495920, zadzwoń ci powiem, jak sobie masz wykonać, albo kup sobie jeszcze tą książeczkę Złote zioła na wawę, złota polecane przez Władzie. Zapraszam też do kupowania moich płyt Miłość Pali co dnia, bardzo ładnie śpiewam, ślicznie śpiewam, ładny głos, piękne moje słowa ułożone, moja aranżacja Dorota Więcek. A czy słyszała Pani o szczepieniach 75-letnich osób i to ma być przymusowe? Nie słyszałam, Dorota, ale to nie wiem dlaczego i na co ich co szczepić tych ludzi, jak jeżeli ktoś przeżył 75 lat, Dorota, tobie tutaj odpowiadam i każdemu, to przeżyje i 95, jak będzie sobie to głogu wypije, to herbatki z róży, to, bo to rozrzedza krew, to jak jutro Wam opowiem o kasztanowcu, jak się suszy kwiat, jak się pije, który zbija, znaczy się nie zbija, tylko reguluje ciśnienie ogólnie i jest lepiej i likwiduje równocześnie te rozstępy, które niektóre kobiety takie mają, nie wiadomo z czego, czy te żyłki takie za tym. Także, że to może jutro o tym opowiemy. Kacper Osa, czy dzwonią do Pani trolle? Jasne, przed chwilą widziałam ten sam numer, jak zwykle dzwoni teraz przed chwileczką kilkanaście razy, ja mam wyłączone i po prostu się im nie udaje. Pewnie to są, no właśnie, może od kogoś tam są, ja nie chcę wymieniać tutaj nazwisk ani pseudonimów, ponieważ jak sobie ktoś nie życzy, to nie, chociaż myślę, że ta osoba, gdyby któraś złośliwa była nie podjudzana przez inne osoby, to po prostu jest bardzo ciepłą osobą, także, którą tu zaznaczył pan Kacper Osa. Także że nie widzę, żeby to było inaczej. Witam panią, a czy może coś pani doradzić na... Czemu rany? Mogę, wszystko mogę, może zadzwonić jutro. Mogę i to jest skuteczne. To, co ja mogę doradzić i powiedzieć, to jest bardzo skuteczne. Czyli wyleczy się i w krótkim czasie praktycznie każda choroba. I pozdrawiam tych wszystkich ludzi, którzy ci serdecznie, ciepło do mnie dzwonili. Panią taką, która przyśle mi rozchodnik, który leczy raka piersi, to Wam Państwo pokażę, to powinno świat iść, bo to jest sprawdzone, moja mama jeszcze żyje, może to udowodnić, bo to jest święta prawda, tak. Jolanta, Pani Władziu, czy można przesadzić wybory? Przesadzić, ja się nie znam, bo ja nie uprawiam. Ja nie uprawiam tego, ale mam nadzieję, że tak jak już mówiłam Wam, że to wszędzie, on wszędzie będzie rosnął tam, gdzie jest trawa, trawy, żeby on się tak by się zasłaniał, chował w tej trawie, żeby przed tymi kwaśnymi deszczami czy czymkolwiek, chociaż żywokos jest tłusty, liście są tłuste i żadna kwaśna woda czy coś tam nie wpływa, nie wciąga po prostu w liście, w te
te jest bardzo leczniczy, tylko trzeba uważać, bo dzikie świnie zjadają pod lasami, ślimaki też wcinają, bo to są zdrowotne liście, także trzeba uważać na te, Jolanta Marcina, pani Władziu, czy to nie wiem, Gosia Bawian, to dla mojej mamy, którą panią bardzo lubi oglądać. Pozdrawiam serdecznie mamę, jak zadzwonisz jutro, to ci powiem, będzie wszystko w porządku. Kacper Osa zna pani siostry? Nie znam, nie znam. Dorota Więcek. Zna pani siostry Godlewskie? A widziałam kiedyś. Dorota Więcek, Jolanta Marciniak, można żywokost przesadzić, ale w mokre miejsce. Aha, no Dorota wie, bo sadziła. Kacerusa, pani Władziu, bo żywokost jest leczniczy, bardzo to leczy rany. Tak, to prawda, dzięki pani to wiem. Ale czy żywokost również można stosować do ustnej, czy zakazane to jest? Proszę państwa, o teraz co mówię, to jest bardzo odpowiedzialne. Można. Można stosować wykonany, wysterylizowany żywokost, czyli dobrze wymyty, wyparzony, nieupiony z tej skóry, biały, który ktoś ma guzka na płucach, czy na przykład suchoty, cokolwiek z płucami, to proszę państwa sobie wyleczy, pijąc ten żywokost. Ponieważ, ale trzeba go umieć wykonać tak, jak ja to robię. Jak ktoś do mnie zadzwoni, to zawsze mówię, to ma być zrobione tak, to ma być tak długo, pije się od 2 do 3 kropelki. Proszę państwa, i można, bo to jak ustanawiali leczenie, ja mam tę złotą księgę kobiety, gdzie ustanawiali leczenie człowieka. Proszę państwa, właśnie co tam było? Do picia ten żywokost, tylko jest opisany. A kwiatuszki to nawet można zasuszyć na herbatkę z niej listki z tego granatowego, bo on jest bardzo, bo on bardzo leczy kości granatowy. I już powiedziałam, opuchlizny, skoliozę. Proszę państwa, zapalenie stawów, dajmy na to z wyrodnienia, leczy rozszczepy, gdyby były kolana, leczy naciągnięte ścięgna, jak są, no czyli po urazach, czy sportowy, czy kto inny, czy to jest praktycznie 100 chorób leczy, czy zrobisz sobie płyn z tego niebieskiego, jak komuś czernieje palec, czyli miałby dostać jakiegoś bergera, czy coś takiego, to trzeba nacierać, tak samo tym mazidłem zakładać, nic się nie stanie, po prostu wszystko się unormuje, naprawdę to, co mówię, to jest sprawdzone, nie jeden to zakładał, sama to zakładałam na te rozbite kolana i tak dalej, czy kostki i opuchniętą nogę, jak miałam, leczy żylaki, czyli on i znieczula i też leczy. Proszę państwa, jest bardzo, bardzo skutecznym lekiem. Najskuteczniejszym jest drugim lekiem złotym, nie olejem, złotym, dobrze wykonane lekarstwo po mniszku, korzeniu mniszka, który niszczy w 48 godzin. Zaczyna się proces niszczenia komórek rakowych, nowotworowych i wyleczy z białaczki i z raka nowotwora i to na 100%. Możesz zamówić to mazidło z żywokostu u pani Władzi, Alicja Lesby. No, możesz zamówić, wyślę kogoś, to ci zrobię, jak chcesz. Kacprosa, czy zaleca pani albo sama pani stosuje kąpiele w... czym? A, słyszałam dzisiaj od jednej pani, bardzo poważna, jest, ma osobowość, która właśnie też skorzystała z opisu, zrobiła żywokost, czy tam komuś pomaga i to pomaga. Słyszałam, bo wiele tych pań mam z całej Polski, słyszałam, jak jedna pani po prostu kupiła sobie, bo nie jedna, bo kilkanaście tych pań, co skorzystały ze swojego żywokostu, nic z tego nie wyszło na jakimś oleju, albo kupiły jakieś takie gdzieś w zielarskim sklepie, czy od kogoś tam, co było takie coś zielone, niemiłe, wstrętne na oleju
i mówiły, że to im pomaga, to chyba jakiś wymysł czy psychika, bo nie rozumiem, pomóc to tylko może mazidło na tym, to zrobione z tego żywokostu utarte na alkoholu, to może pomóc. Natomiast na oleju nic nie pomaga, nic nie może być na oleju, na zdrowy rozum. Ludzie kochani, czy olej, jak ktoś ci każe wlać do wody, że do kąpieli dodaj jakiś złoty olej, czy olej się zmiesza z wodą, czy wy tego nie rozumiecie? Przecież wszyscy rozumiecie, bo jesteście rozumni, że olej z wodą się nie zmiesza nigdy. Jest na wierzchu, nawet jakbyś takiego czegoś wlała do wanny, jak tam na filmikach się ogląda, proponują takie coś, to byś się zabiła, ta jedna osoba, bo później wychodzi, że ani się wyczyć, cały tłusty, ani umyć z powrotem nie wiadomo czym. Ludzie, kochani, wybaczcie. A czy pani słyszała o zakwasie? Zakwasie, bo to nie wiem, co to jest. Jolanta Marciniak, dziękuję, proszę uprzejmie, dobranoc. Słyszała pani o pasożycie? Madziula męsko-władzia, z tobą zawsze lepiej. Alicja, Gosia, problem dzięki żywokostowi. Moja córka unika operacji. Kolana dzięki pani Władzi i panu Bogu, że postawiłem na mojej drodze. No widzisz, Alicja, dziękuję bardzo za prawdę, że mówisz, bo wiele, wiele osób z Rzeszowa, ze Stalowej Woli, z różnych stron Polski, czy w Niemczech są, gdziekolwiek ze Szwecji, Irlandii. Wszyscy to właśnie robią i dziękują bardzo, bo zakładają to mazidło i proszę ja was. Albo ja im wykonałam pierwsze, a później sami znaleźli, wykonywali według tej książeczki. I bardzo, bardzo dziękuję, bo wyleczyli. Ja też bardzo dziękuję, bo bez tego to ani uchodzić, bo jakby przyszła zmiana, jakbym co czasu do czasu nie założyła, to masakra, bo wiadomo, że te kości poharatane po wypadkach. A proszę Państwa, bo ja na przykład mogę wykonać, tak jak już Wam mówiłam, tutaj mogę powiedzieć, coś żywokostu na polecenie do picia, ale to się wykonuje dłuższy czas. To ja zawsze robię, żebym miała, jak ktoś mnie poprosi, żeby było tak dla siebie, czy profilaktycznie, czy w razie, tak się to mówi, żeby było, no to zawsze zrobię. Natomiast mazidło żywokostu to wykonuję, jak mnie ktoś poprosi, zawsze zrobię też dwa, znowu ktoś poprosi, znowu jak się przywiezie, czy świeży, to zostanie i znowu trzeba wykonać, bo się tego nie wyrzuca, bo nawet ani takiego skrawaczka się nie wyrzuca, bo to jest lekarstwo, nie może tego wyrzucić, bo to ciężko znaleźć. To znaczy się przy drogach tego zbierać nie można, a to bardzo lubi być przy drogach, nie wiem dlaczego, bo są spaliny, bo jest CES, bo ze spalin, z ropy i ze wszystkiego ołów i tak dalej, więc przy drogach nie zbieramy, prawda? To Wam wszyscy to o tym powiedzą, ale w tamtych miejscach, w tych trawach, kto by się poświęcił, żeby szedł kleszcz, czy tyle wszystkiego, żeby boreliozę złapał i tak dalej, no są tacy, co się poświęcają, trzeba to zrozumieć, to trzeba wykonać, albo mniszka. Proszę Państwa, jak ja zrobiłam miodu na miodzie, prawdziwego z kwiatu, proszę Państwa, to jest takie wspaniałe, że można codziennie sobie do herbaty dodawać i no matko kochana, no ale trzeba się uchodzić, szanuję tą panią, która dzisiaj mówiła, też opowiadała, że 1000 uzbierana, uzbierać tak jak ja uzbierałam tyle, proszę Państwa, bo nie wszyscy mają mniszka, nie wszyscy mieszkają na wsi, nie wszyscy mogą mieć na cudze pole, więc jak mnie ktoś prosił, więc zbierałam dużo, jak bolą palce od ja już nożyczkami odcinałam te szypułki, żeby to w ogóle tego zielonego nie było, później trzeba to pięknie wypłukać, przejrzeć i kilkanaście razy, później to trzeba zagotować, odstawić na 24 godziny, później trzeba znowu, proszę Państwa, odcedzić, trzeba na litr płynu dodać litr miodu, zero cukru. Jak se ktoś dodał, to proszę cię bardzo, ja tak zrobiłam z miodem, to może stać, dałam do małych słoiczków, dlatego że po co większy ma być otwierany, jak może być w mniejszym, tak i proszę Państwa, i jest wspaniały, że gdyby ktoś chciał, to ja już podałam tutaj numer swój. Jolanta, Kacper Osa, pani Władziu, ja słyszałem, że ciepła woda zagotowana z mniszkiem i goździkami
jest dobra na wypędzenie, no ale gdzie teraz kto ma takie coś? Nie rozumiem, skąd to takie wieści. To może i opowiadają głupoty jakieś ludzie po prostu. Może się nie znają, tylko mówią to, co mówią, no bo chcą mówić coś, prawda? Ja tutaj nie będę powtarzać, nie będę niczego popierać, bo po pierwsze nieprawda, po drugie kto teraz ma jakieś tam, jak tutaj opisujesz Kacper Osa. Myślę, że chyba już nikt w dzisiejszym świecie tyle jest środków czystości, że to się chyba nie zdarza. Panuje, no to jak panuje, no to może i panuje, to nie wiem to skąd by to nawet takie coś było. To nie wiem, jeden od drugiego czy coś takiego z brudu, no nie rozumiem tego. Możliwe, no ale przecież teraz każdy się myje, kąpie codziennie, no nie wierzę. Ale o czym tu chciałam powiedzieć? Wszystkim solenizantom w dniu dzisiejszym, wszystkim i tego tygodnia, wszystkim, czy wczoraj było Stanisława, toście mi przypomnieli, to ja bardzo, bardzo Wam bardzo dziękuję, serdecznie Wam dziękuję, proszę Państwa, żeście mi przypomnieli, a dzisiaj wszystkim. Paniom, panom i ci, co mają 18 lat, życzę zdrowia, szczęścia, powodzenia, pomysłności, dużo siły i radości w życiu i czego sobie życzycie od Boga samego. Pozdrawiam Was i 100 lat wszystkim życzę. A teraz jeszcze chciałam powiedzieć, że ta jak Alicja powiedziała Lesner, że nie ma, wczoraj jesteś Wadzia smutna, byłam smutna, bo nie mogłam się dodzwonić tyle tygodni do tego pana, który produkuje te płyty CD. No proszę, ale dodzwoniłam się dzisiaj, telefon mi wybrał do Gdańska, no i mi wybrał do Gdańska, no dobra, porozmawiałam z panem, który produkuje na całą Polskę, jest to media, proszę bardzo, zamówiłam, dziękuję, przesłałam materiały, projekt, już nie wiem, czy mówiłam na początku o tym, ze studia zostanie przesłane, bo została reszta i kurier przywiezie i nie trzeba nigdzie jechać, no po co jechać, także wszystko będzie dobrze. Kacper Osa, używa Pani Instagrama i jest Pani Instagrami na Instagramie. Instagram to portal społecznościowy. A, mam tam Pinterest chyba. Pinterest, coś takiego. Instagrama to nie wiem, może nie. Jolanta Marcinak. A kiedy Pani ma? A ja, proszę Panią, mam 27 czerwca. Czyli Studio Regnat zawiodło. Nie, Studio Regnat nie zawiodło. Czemu studio? Studio Regnat w życiu nie zawiodło, tylko po prostu, bo studio jest w najlepszym porządku, tylko tam, gdzie produkowałam. U mnie jest bardzo dużo bliźnika, można zbierać tunami. Matko kochana. Gdzie to jest? Alicja Lesner, 27 czerwca jest w Łodzi. O, tak. To ja zawsze imieniny, bo ja urodzin nie obchodzę, chociaż wszyscy mi tu składają życzenia, ale ja zawsze mam 27 czerwca imieniny. No to, kochani, nie wiem, jak to będzie, bo sobie myślę, jakby czerwiec był ładny, ale nie 27, ale czerwiec był ładny, czerwiec albo lipiec, no to tak okropnie marzę, żeby wyjechać na to morze, tam do Was, gdzie Wy mieszkacie. Oczywiście, że każdy, kto mieszka w własnej miejscowości, to mówi, a to po co tu jechać, tak się widzi. Ale nie, chciałam tylko, oczywiście, że zostałam zaproszona, choć na moment gdzieś kogoś wstąpi na 20 minut odwiedzi, bo po co więcej. Ale tam w Gdańsku, w Gdyni, w Kołobrzegu i tak dalej, ale chciałam stanąć tak nad morzem, tak poczuć, zobaczyć te płaszczyznę tej wody, poczuć, ja wiem, strach, nie strach, tylko nie wiem, co w tym momencie, jakbym tam stanęła, bym myślała, to muszę zobaczyć, to muszę to odczuć. Dorota Więcej, Pani prowadzi, co ma w ogrodzie, bo nie mogę go wykurzyć. Co masz w ogrodzie? Pani poradzi, co na... Roda, ja się na tym nie znam.
Pije pani herbatki lecznicze z mniszka, poprzywy, melisy. Nie, teraz nie piję, ale jak jest jesień, to zawsze piję, żadnej melisy ja nie piję. Z mniszka to z korzenia, tak raz w miesiącu profilaktycznie, czemu nie? Z pokrzyw nie piję, ale tak sobie teraz myślałam, że to rozrzedza lekko krew, ale wolę sobie zrobić z kwiatu kasztana, bo też rozrzedza, reguluje ciśnienie i zobaczymy, jak będzie to z róży, to ja z tej jadalnej, to sobie nasuszyłam kwiatuszków, to do herbat dodaję, do liściastek, są wspaniałe, one się tak rozwijają, prawda? Lubi pani masło orzechowe? Nie jadam. Jak jadam, to orzechy. Żadnego masła orzechowego nie jadam. Jak robię masło, to naturalne. Sama robię masło. Nie lubię orzechowego. Nie wiem, co oni to robią. Robią masło i pewnie. A jeszcze mam, proszę państwa, przepraszam was bardzo. Jeszcze mam robotę. Polecam tę moją płytę. Płonąca miłość pali co dnia. Niejednemu się podoba ją pioseneczki i nawet tym, którzy na mnie są obrażeni. Dorota Więcek. A dziś czytałam, że można zrobić nalewkę z korzenia. Dorota, ty tam nie piłaś jakiejś wiśnióweczki? Co ty tu takie brednie piszesz, kochana? Jakie to naleweczki z korzenia robisz? Co ty to robisz? Korzenia to tylko się parzy w razie profilaktycznie, ewentualnie jak ktoś ma raka nowotwora, żeby zatrzymać proces tych złych komórek. Nie rób tu błędnika. Kacper Osa. Jutro o której live pani Władziu mniej więcej? Tak jak pisałeś, 19:20, może zrobię pół do 8. Teraz, kochani, posłuchajcie się, tak jak już do wszystkich mówiłam, o tej sośnie. Nie każdy wykorzystuje, nasza Dorota Więcek już ma. Syrop jest wspaniały, tylko na końcu, jak już będzie ten syrop, to pół seteczki wlewamy to do szklanki spirytusu, nic się nie dzieje. Zakręcamy mocno, może stać w ciemnym miejscu. I proszę państwa, życzę miłych snów, wspaniałej nocy, wszystkiego najlepszego dla was. Do zobaczenia, szczęść Boże, do jutra. Pa, pa. No. Pani Władziu, dobrej nocki. Dobrej nocy. Jolanta Marcinek, dobrej nocy. Osa, dobranoc. Dobranoc, kochani, śpicie i śnicie.